To jest łan. Łan zboża. Łan pszenicy, prawda? Ale łan to jest jeden. Po angielsku zgadza się. Natomiast to jest łan pszenicy. Miłość może do ziemi nie bardzo, tylko tak szkoda, bo to tatowe. Sobcy wszystko wie. Ja wiem, kto z kim śpi, ale mnie to nie interesuje, aby dzieci zdrowe były. No to nie jest miasto. Na wsi wszystko o wszystkim wiedzą. To się nic nie ukryje. Wszystkie mieszczuchy, że tak powiem, są zdziwieni, że po prostu rolnik nasz polski umie tak liczyć. Aż miło patrzeć, jak te maszyny zapieprzają, jak po prostu to wszystko się, kurczę, dzieje. To jest narkotyk, tu żaden dopalacz nie tak nie działa, jak bycie rolnikiem. Jezus Maria, chwileczkę, moment, bardzo was przepraszam, zaraz. No. Dzień dobry. Reksiuniu. Panią Straburzyńską? Tak. Dziewczyno droga. Ja się też popłaczę. Po tylu latach mówię, 15 lat nie widziałyśmy się. Niemożliwe. No. Zmieniłaś się dużo. Mocno, wiem. Lata mi przybyły, niestety. Tak. Ale to nic. Ale serce zostało to samo. Z panią Franciszką widzieliśmy się ostatnio 15 lat temu. W czasie realizacji serialu Złote Łany. Teraz będziemy kręcić nowe odcinki w tych samych miejscach, krajobrazach, u tych samych ludzi. Zapewne nawiążemy też nowe znajomości. Byliśmy tu jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Chcemy pokazać, co się potem zmieniło. Z pewnością są sukcesy. Jednak, jak uczy życie, nie ma róży bez kolców. Po śmierci męża gospodarstwo pani Franciszki podupadło. Brak ukochanych krów i konia. Ale właścicielka, jak dawniej serdeczna i uśmiechnięta, wita nas z otwartymi ramionami. Rozpoznała pani jeszcze kogoś tutaj z tych ludzi? Co te? No wyjść ktoś kamerę. Hello, trzymaj, poczekaj. Jak my byli na tym końskim wozie, tak się bałam, że może to zleci. Tyle czasu. Trzeba było się chociaż zobaczyć i zapytać. No, Franciszka, żyjesz jeszcze i łazisz jeszcze po tym świecie. No, bo wie pan, to jest, jakby powiedzieć. Proszę pana, przepraszam, bo ja nie mam do was żadnego żalu, że lepiej ćwierć za życia, jak 5 kop po śmierci. Ja nie potrzebuję chleba, bo na razie tak jest, jak jest, ale liczy się z chłopą i liczy się człowiek. Bo nieraz o was myślałam. Oj, a my też. Nieraz o was myślałam, co tam u was, jak wy żyjecie. No, jeszcze pókiście młodzi, to wam to łatwiej przychodzi. Ja nie jestem ani ładna, ani brzydka. Taka została, jaka była. Nic się nie zmieniło. Lat przybyło, ale nic się nie zmieniło. Chodź, Reksiuchna, chodź do mnie. Nie bój się. Chodź, są nasi. Nie bój się. Chodź ze mną do domu. Do domu? Tak najlepiej. Ona jest sama. Jest woda, las, ptaszki. Bo gdyby ich nie było, to by zwariowała. No i to niebo, które jest za blisko dla mnie, bo bym chętnie się przeniosła, ale nie mogę tam dojść. Te 82 lata nie pozwalają mi.
Zrobiłam się, proszę panią, żydowską płaczką. Proszę panią, ja nie chcę nikomu ubliżyć, bo niektórzy mówią, zwariowała. Starość, mam koli, ja ją nachodzi. Różne takie, różne. Co takiego nachodzi? Taka, wie pani, takie i zwątpienie, i takie dzieci nada, i tak samo nie wie, co chce, takie coś. Rozumie pani, coś wszystko miesza. Pani Franiu, pani jest w świetnej formie. Jak nóżki bez skarpetek. No wie pani, w lecie skarpetki? A może jeszcze filc? Ale zimno, o ja w ciepłym... A skąd zimno? Nie ma jak trawa, bosa noga, to się trochę skóra odmoczy. Nie będzie nóg myć do łóżka, po co? Resztę w pierzynę wytrze. Już będzie mniej prania. Chcę, żeby pani powąchała, bo to są róże ze złotych łanów, jeszcze z Franciszkiem. One są wszystkie moje. Ile ich jest? Wszystkie odcinki Złotych Łanów można obejrzeć w internecie. Maleńki jak robak. Serial ma zagorzałych zwolenników w całej Polsce. Ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście? Może tak będzie wszyscy. Lekki chleb tam żyty, trzeba ciężko pracować. Wymieniają się informacjami o postaciach, ich losach. Czasem wpadają z wizytą. Tadeusz z żoną Agatą też są fanami tego filmu i często zaglądają do laptopa. Ziemia człowieka wydała. Ziemia człowieka zje. Ale za to trzeba ją wielbić. Też bym chciał tak jak Franciszek, ale cholera się nie da w tych czasach. Jakbym tak miał 50 lat wcześniej, to też bym wolał tak przeżyć gospodarstwo, bo to wszędzie ta rywalizacja, te wyścigi są dlatego, że po prostu zostaliśmy jak ten nierówny las. Leśniczy jak nierówny las to przecinają, ale ten górny, nie dolne drzewa. Bo dali jednym dużo ziemi, drugim mało. Kiedyś każdy miał te 10 hektarów i że ludzie spokojnie, nie było napinki. Wszyscy by chcieli tak. Tylko, że już nie da. Jestem tym człowiekiem, który to pamięta, bo te konie, to jeżdżenie ze zbożem do młyna, to przecież ja to robiłem w życiu. To nie jest tak, że tu opowiadacie państwo mi jakieś, nie wiem, Zimbabwe i jakieś tam egzotyczne kraje. To było wszystko na mnie. Ten wełpa uwalony po pas na tym kombajnie, no to przecież tam. To moje życie. Agata nie zrezygnowała z ambicji naukowych. Nadal pracuje na uczelni, osiadła na wsi i tu zajmuje się domem. Ta galeria pop-artu to tylko jedno wielkie pranie dla całej sześcioosobowej rodziny. Ja piorę dzieciom. Tadek pierze sobie. Chłopaki swoje ubrania robocze piorą. A Tadek, że lubi prasować, więc nawet nie pozwala mi zbierać swoich koszul. Sam woli prasować. No te rzeczy, co tu wiszą, no to już Tadek rozwieszał. Pan Tadeusz, niczym dziedzic, wybiera się dwukółką na objazd swoich włości. Tyle, że motorem, a nie końmi, jak to dawniej bywało. 500 hektarów, kawał ziemi. Spełniło się jedno z młodzieńczych marzeń, aby mieć własne wielkie rancho, które da pracę i chleb nie tylko jego rodzinie. Lubi postęp. Jest konkretny, nie walczy z wiatrakami. Co najwyżej użera się z urzędnikami, ale któż tego nie doświadczył? No tu jest moje serce. No tak, tu jest cała ta dolinka. Tutaj w środku moja ojcowizna, ziemia najbliższa memu sercu, chociaż jakości żadnej, no bo wypalona. I później to się ciągnie tam, do tamtego lasu.
I to jest fajna rzecz, bo z tego co wiem, to Niemcy, którzy mieszkali w tym domu, mieli właśnie też tamto pole. A ja jestem strasznie... Lubię tych ludzi, którzy pracowali tu przed nami, bo robili kawał pięknej roboty. Naprawdę to byli świetni gospodarze. Kiedyś to był ciężki kawałek chleba. To nie jest tak, że tam dzisiaj się siedzi w koszuli w klimatyzowanym. Kiedyś to bizon był marzeniem, ale... Marzenie. No nikt nie wierzył to, że amerykańskie kombajny będą jeździć w każdym chłopskim gospodarstwie teraz. To kiedyś jakby ktoś nam opowiedział, że przyjedną John Deere jeździć po polskiej ziemi i to będziesz John Deere'ami chłopie jeździł, to by powiedzieli, że ty się naoglądałeś chyba bajek. W Złote Łany lada dzień wjadą kombajny i zacznie się na dobre żniwna gorączka. Ale przecież nie samą pracą. Dziś zabawa w Nowej Świetlicy, gdzie rządzą sołtys Kasia i szefowa koła gospodyń Agnieszka. Na potańcówce ostro daje czadu Olek, rolnik, klawiszowiec i wokalista w jednej osobie. Gość czuje disco. Kocham ją mocno, ja wiem, że nie liczy się nic. Oprócz niej ona duże ma słodką, to ta, która szczęście mi da. Dlatego kocham ją mocno, ja wiem, że nie liczy się nic. Oprócz niej ona duże ma słodką, to ta, która szczęście mi da. Dzisiaj mamy urodziny gospodyni, to znaczy wszystkie gospodynie dzisiaj mają urodziny. Świętujemy... Tak sobie po prostu postanowiłyśmy, że w dzisiejszym dniu będziemy świętować wszystkie urodziny wszystkich gospodyń. Nie ma już dyskotek na wsi. Przez to tak z koleżankami tutaj i innymi paniami stwierdziliśmy, że no musimy się zacząć spotykać, musimy zacząć rozmawiać, zacząć zmieniać coś tutaj. Dlatego właśnie powstało to koło gospodyń, żebyśmy się spotykali, integrowali, rozmawiali ze sobą, wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali no, o wszystkim. O tym nawet jak się robi smalec, jak się robi ogórki. Stwierdziłyśmy, że chcemy razem działać, coś zrobić dobrego, mieć jakieś miejsce, wspólnie spędzać czas. Dużo młodych pań, przed 30, po 30, natomiast panie starsze w pewnym momencie powiedziały, nie, no to jak was jest tak dużo młodych, to po co my? Ale mówimy, że wy też jesteście potrzebne, żeby nas czegoś nauczyć, żeby opowiedzieć nam, jak było kiedyś, tak? A my pokażemy, co potrafią młode, czyli ikrę, werwę, no taką wesołość inną i tak się uzupełniamy w ten sposób. W tej wiosce od 26 lat sołtysem jest kobieta. Chyba rządzi nieźle, bo wieś jest dość bogata i kolorowa, a ludzi traktuje się serio. Nawet wielki Bernardyn żyje tu jak panisko na służbie u pani Ani, która gości zwykła przyjmować pod cienistym orzechem. Tutaj nikt nie jest ponury pod tym orzechem. Tu wszyscy dobrze się czują. Mhm. Ja tu nie spotkałam jeszcze nikogo, kto by tutaj chciał płakać. Naprawdę. No, to jest takie miejsce. Jako najstarsza ze sołtysów w gminie jestem bardzo zadowolona z tego, że są nowi sołtysi, mężczyźni i kobiety. Bo to widać, bo jest fajnie. Oni nas ciągną do góry. Bo my byśmy tak... Siadły. Jest dobrze. Dobrze, co chcecie jeszcze wiedzieć? Może coś o niezwykłych losach pani rodziny? To przecież materiał na epicki film albo powieściową sagę. Splot wydarzeń i życiorysów ludzi z różnych stron Europy. Na początku mój ojciec był sołtysem też tej wsi. Przez półtora roku. Potem wybrali wschodniego sołtysa. No a potem był mój mąż 16 lat, teraz ja jestem 26 lat. No i tak ten dom jakiś taki sołtysowy. No w 1924 roku mój ojciec wybudował ten dom. I tu jest projekt na płótnie. Ojciec był Czechem, mama była Niemka. Bo mama nie umiała po czesku i nie starała się widać uczyć tego. A dziadkowie mówili tylko po czesku.
A na ulicy mówiło się po polsku i po ukraińsku też umiem, bo mąż jak się ze mną kłócił, to po ukraińsku się kłócił, a ja udawałam, że nie rozumiem i nie ma się o co gniewać. Nie? Ale ja nigdy nie byłam obca. Ja nie wiem, kto ja jestem. Wszyscy, wszystkich kocham i wszyscy mnie, także i Niemcy przyjeżdżają, i Czesi przyjeżdżają. Rodzinę mam w Czechach, w Mariańskich Łaźniach. Moje kuzynki tam mieszkają, w Czech Sekierach konkretnie. Przyjeżdżają też. W Niemczech też mam siostrę. Na wschodzie mam kuzynów męża. No ja myślę, że ta Unia u mnie już dużo wcześniej była niż w całym kraju naszym. W wiosce leżącej w pobliżu drogi ekspresowej za chwilę jeszcze raz spotkamy się z panem Olkiem, rolnikiem, który czuje disco. Tym razem poznamy jego inne zainteresowania związane ze sprzętem rolniczym i militariami. Oto jego rodzina. Wycieczka Krzysia z tatą do pobliskiego miasteczka jest dla dzieciaka wielką frajdą. Będą oglądać nowe maszyny, na które od dawna pan Olek ma chrapkę, choć kosztują majątek. Talerzówki, pługi. Ale on się przecież nie zna na tym. Kto? Krzysiu? Ja się znasz. Zna się dobrze. Krzysiu, znasz się naprawdę dobrze? Prawie jak na czołgach. Tylko szkoda, że niemieckie czołgi były najlepsze. Nie? No co zrobić? Kombajny też niemieckie są lepsze od bizonów. O, widzisz, i tutaj masz też taki kombajn. Co, wchodzimy do Jurka? O, broń zostawimy tutaj. Woli. Jako tak, ja. Krzesełko dla dziecka. Na pewno klimatyzacja jest. Gdzie? No tutaj. Kombajn jak kombajn, ale przynajmniej taka kabina by nam się w bizonie przydała, co? No. Są nawet tylko... pasy. No są, no to muszą być pasy. Tak, pas musi być, nawet na fotoliku. Nawet w kombajnie musi być pas. Też jest pas. No w bizonie nie ma, no co zrobić? Nie? I właśnie, a tutaj nie ma rur. Bo u nas w bizonie są takie rury. No, kupię sobie za 300 zł ten kombajn na gąsienicach. No i ten na gąsienicach to jest jednak marzenie. Chciałbym być czołgistą. Pojechać trzeba do Wrocławia i tam ściągnąć z pomnika. T-34, tak? 85. O. Tak, a jakby ktoś nam miedzę zaorał, to on by pojechał czołgiem bronić jej, tak? Tak. No właśnie. Ale traktor jest podobny do czołgu, bo też jest ciężki i silny, tak? Mhm. No. No będę może bronić tę ziemię, naszą Polskę. Może jak ten mnie zwolnią, to będę ten rolnikiem. Broń musi być pod ręką. I jedziemy. Tam tak pomału. Pomału ruszamy, nie? Bardzo ładnie się nim jedzie. Ja, po co tu jest ta kamera? Do tyłu. Uwaga, żeby kogoś nie przejechać. Tak, ucieknę. Bardzo ładnie. Nic nie ma z tyłu. I hamulec. Chodzi jak szlifierka. I gasimy. Pan Olek poprzestał na jazdach próbnych i jeszcze nie kupił nowego ciągnika, ale nie porzuca myśli, że wkrótce to się stanie i dopnie swego. Dzisiaj rolnik, który nie inwestuje, drepcze w miejscu i wtedy inni mogą wygrać wyścig do lepszego życia. Tak sądzi. Najlepiej lubię ten ciągnik, bo jak sobie siądę, to wszystko widzę. Ja idę po starodawnemu, ja jestem stary, zacofany. No nie wiem, co proszę pana. Pan Jan ma inne usposobienie, zainteresowania i wielkie poczucie humoru. No jak nie, to radość. Panie, jak się odpali. O, a on nie chce palić. Woli tradycję. Jest trochę retro, ale to przydaje mu stylu. Samo zawory podnieś i on dopiero pyrknie. Ale on daje siary, nie? Uwielbia stare traktory. Z lubością wsłuchuje się w warkot silnika i wie, jakie chimery mają zabytkowe pojazdy. Taki oddech prawdziwego ciągnika. Ja sobie tak jadę,
nieraz taki dzień, bo w niedzielę to nie. Jadę, jak mam czas, zapalę po polach ładnie, tych polnych, zamiast samochodem, to i wszystko widać. No a takim to co, to widać, nic nie widać. No tak jak dzisiaj, pod koszulce elegancko, przecież nie jest zimno. I się jedzie i się ogląda. A w kabinie to ja się duszę. Tutaj cały bak to cały tydzień jeżdżę. Tak, a tym jak wleje to jeden dzień i po wszystkim. A? To jest dojne krowy, a to, to wleje i robię, poważnie. To jest super taki, czy jeszcze miałem 28, bo to 30. Moje chłopcy nie chcą gospodarki, mówię, jak kupię Fenta, czy jakiś inny nowoczesny sprzęt, to biorą, ale na takie graty to nie chcą patrzeć. Ja będę zakochany, bo go nie sprzedam, ale nowy by mi się przydał. A? To już mówiłem, to tak jak kobieta, nie jestem swojej żonie zakochany, ale druga by się też przydała. Bo ja bym swoją kochał, ona by naczynia myła tamte. No co? I dwie baby? By pan tak dał radę dwom babom? Trzy, moje marzenie jest trzy mieć. A niby co by pan z trzema naraz robił? No jak co, w trójkąt bym się bawił. I idę, bo... Dobra, idziemy. Sezon ogórkowy na ogół kojarzy się nam z czymś mniej ważnym, błahym, niewartym większej uwagi. W gospodarstwie pana Jana i jego żony Teresy jest inaczej. To czas ciężkiej pracy i wielkiej uczty. Zielone ogórki, swoje jak są oczywiście z pola, to je i rano i wieczorem robi po prostu, a kupnych nie może jeść. Kupnych sobie kiedyś zjadł, jak jeszcze nie było swoich, wylądował u lekarza i ma zabronione, absolutnie mu nie wolno. A takie swoje z pola, jak są niczym nie pryskane, to on może jeść i jeść. Ja jem ogórki. Rano, wieczór i w południe. No to jest przesady. Lubię ogórki, bo to są niepryskane. Chleb ze smalcem, ogórek ukroić, posolić, popieprzyć. I takie dniowe. I takie kiszone dwa dni. Dzisiaj zakisi, a już pojutrze ja jem. I potrafię 5 litrów zjeść ogórka. Dwie osoby tak. Ona zawsze musi korygować. No bo taka prawda. To już taka natura jest. Obydwie osoby to zjedzą. No to dwie osoby, a jedna osoba to co? Ale jeden? Jedna osoba nie zje 5 litrów na jedno posiedzenie. Ja nie mówię na jedno posiedzenie, ale cały dzień. Dzisiaj od godziny 6. Ogórka my rwali, teraz trzeba przebierać. Moja niunia nie chce nikogo dopuścić do sortowania, musi zrobić tak. To jest trzeci sort, to jest drugi sort, a to jest pierwszy sort. Gdzie? Nie widzę, już się pomyliłem. Tu jest pierwszy sort, to jest drugi gatunek, a tu jest trzeci. Ja mnie dopuści, to ja szybko i walę. Pierwszy szczeci. O ty wybierasz tak, o i rzucasz garściami do skrzynki. A ona musi sama. W nocy to samo robi. Jak ja źle zrobię, to ona mówi poprawka. To już wolę od razu lepiej robić dobrze, jak poprawiać. Ogórki z plantacji Jana i Teresy starannie posortowane trafią na nasze stoły. To już jednak temat na osobną opowieść w następnym odcinku serialu Eurołany.